Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Dzisiejszy dzień był naprawdę cudowny. Super spędziłem go ze swoimi przyjaciółmi, ale niestety zbliża się noc. Jak każdej nocy nawiedzają nas tutaj różne zombiaki, szkielety i widzę tam już nawet jednego widziałem gdzieś tutaj za szybą. O kurczę, zombie się tutaj dobija. No nie, ja na to nie pozwolę. Ja już mam tego dosyć, naprawdę. I w ogóle tutaj jeszcze jakiś szkielet. O nie, pełno tutaj mobów. Ja w ogóle muszę przygotować, kurczę, na nich jakiegoś trolla. I mam tutaj potrzebne rzeczy. Wezmę tutaj łuk. Ogólnie... Dzisiaj może jakoś troluję tego szkieleta, tylko on mnie nie może zobaczyć. Ja muszę wyjść z tego domu i jakoś tutaj właśnie przygotować gdzieś na niego jakiegoś trola. Mam tutaj różne przedmioty i coś spróbuję wykombinować. Okej, otworzę drzwi, zobaczymy. Mam nadzieję, że mnie nie zobaczy. O dobra, on jest zajęty. Okej, może się uda. Dobra. Zamknę tylko drzwi. Wyjdziemy za domek, gdzieś tutaj. I w sumie oni już wychodzą, a to słońce jeszcze nawet nie zaszło. To jest masakra. Oni nas każdego dnia po prostu nękają. Ja muszę przygotować tutaj właśnie jakiegoś trolla. I zrobię tutaj może jakiegoś trolla właśnie. Planuję tutaj zrobić jakiegoś trolla właśnie dla szkieleta. I może go w jakiś ciekawy sposób troluję właśnie z TNT i jakoś go wysadzę. Nie wiem jeszcze mniej więcej, jak to będzie wyglądać, ale mniej więcej już w sumie mam no taką wizję. Okej, także ja tutaj ustawię TNT, a tutaj wstawię właśnie guzik. Nie mogę teraz go dotykać, bo tu wszystko wybuchnie, ale zrobię z nim na przykład zawody strzeleckie. I będziemy się tutaj ustawiali i w siebie strzelali na przemian. A jak już będę chciał go załatwić, to trafię po prostu strzałą w ten guzik i go wysadzi. To jest mój dzisiejszy troll i mam nadzieję, że mi się uda. Okej, także sprawdźmy, słońce jest coraz niżej. Dobra, ja tutaj muszę iść. O nie, ten szkielet tam stoi. Ja muszę teraz się przemknąć jakoś do swojego domku. Okej, szybko, jakby nigdy nic. Wracam tutaj, dobra. Jestem już w domku, także muszę teraz zrobić sobie porządek w ekwipunku. Odkładamy niepotrzebne rzeczy. Mogę wziąć jeszcze tutaj ewentualnie czerwoną pełne i będę ustawiał, skąd należy strzelać. Ja spróbuję się dzisiaj dogadać z tym szkieletem i go po prostu strollować. Mam nadzieję, że to się uda. Okej, o kurczę, on mi tutaj strzela w szybę. No nie, idę już z nim sobie może porozmawiam i zaraz kurczę z nim sobie tutaj pogadam. Ja też mam łuk. O kurczę, ty taki cwaniak jesteś, cieniaku? Ej, strzelasz w moją rodzinę, strzelasz, kurczę, tutaj na górze, w mojego brata, kurczę. Ała, chodź tutaj. To mnie bolało, nie strzelaj do mnie, au! Chodź tutaj, kurczę, porozmawiamy sobie, co? O co ci chodzi? W czym problem? Masz jakiś problem do mnie? Czego tutaj szukasz, kurczę? Codziennie przychodzisz i nękasz. Zaraz, kurczę, powinieneś się w ogóle palić, bo jeszcze nie ma nocy, a ty tutaj wyskakujesz, co ciastka kradniesz? O ty, kurczę, co ty, cwaniaku, w ogóle... Ej, uspokój się! Ja to robię dla frajdy, przychodzę do waszej wioseczki i robię to dla frajdy, bawię się z tymi ludźmi, oni chodzą, uciekają od moich strzał, a słuchaj, ja po prostu chodź tutaj, cieniaku jeden. Ruchomy cel. Tak? No to chodź się zmierzymy, zobaczymy, kto jest lepszym łucznikiem. Chcesz się przekonać? Myślisz, no przecież że wiadomo, jesteś... No przecież wiadomo, że jestem najlepszym łucznikiem, bo jestem szkieletem i to jest jasne. No to kurczę, to... No to chodź, idziemy na zawody, słuchaj. Dajmy na to tutaj, jedna na przemian będziemy się tutaj ustawiali, o dajmy na to, że w tym miejscu dokładnie, gdzie postawiłem czerwoną wełnę i będziemy w siebie strzelali. Ogólnie na początek zaczniemy grać w papier, kamień, nożyce, kto pierwszy się ustawia i będziemy na przemian w siebie strzelali. Kto pierwszy kogo zabije, ten wygrywa i po prostu daje drugiej osobie spokój. Także ale przecież to jest w to? Jasne, chwila, to te zasady są dziwne, a wchodzę w to oczywiście, ale przecież ta osoba, która wygra w papier, kamień no i nożyce, to chyba powinna wygrać całą rundę, bo zaczyna no pierwszy, nie, bo nie? Może nie umiesz trafić i nawet we mnie nie trafisz z takiej odległości, bo kurczę masz zeza czy coś. Dobra, gramy w papier, kamień i nożyce. Ja odliczam. 3, 2, 1, nożyce. Kamień! O kurczę, o, cwaniaku, wygrałeś. Okej, okay. Yeah, zgodnie z zasadą, daj ciasteczko, bo głodny jestem. Czekaj, położę ci tutaj na tacy, trzymaj. O, proszę. O, dzięki, trzymaj. Dobra. O, ja cię pierwszy będę się tutaj musiał ustawić i będziesz we mnie strzelał. O nie, to mi się trochę nie podoba. No ale dobra, wszystko zgodnie z zasadami. Także strzel we mnie i mam nadzieję, że ci się nie uda we mnie trafić. Dawaj, cieniaku. Dobra, uwaga i hit! Ała, dobra, dostałem. Udało ci się. Dobra, teraz ty tam stajesz, dawaj, stawaj tutaj, cwaniaczku. No dobra, okay. No i co dalej mam robić? No i strzelam. Stój i... O kurczę, przeleciało to przez ciebie, ej to niesprawiedliwe, ty nie masz kurczę ciała, ja nie mogę, mogłem w głowę trafiać, dobra, teraz ja nie mogę, to jest jakaś masakra, człowieku, jak ty przez ciebie strzały przelatują, no idź stąd, teraz ja tutaj strzelam.
Ała, no przestań, no przestań, to mnie bolał po prostu tamta strzała, była jakaś inna nawiedzona i dlatego mi nie zużyłeś HP. Dobra, zaczynam, uwaga. No to dawaj, dawaj, cwaniaku jeden, no. Ła! O kurczę, co? Nie trafiłem? Nie trafiłeś, dobra, teraz ja, stawaj. Jak to się stało? Stawaj tutaj, cieniaku jeden. Jak to się stało, że ja nie trafiłem? No uwaga. Przecież to jest niemożliwe. Dobra, przecież szkielet zawsze trafia. Przecież czekaj. Szkielet... Ej, czemu dobra. Ty dwa razy strzeliłeś? Trzy razy, ej, po jeden. Co to było, proszę państwa? Szkielet został właśnie strolowany. Ja cię jeszcze przed zachodem słońca mi się udało to zrobić, ale to było niesamowite i ten trolek mi tutaj wyszedł. Dobra, ja muszę stąd zwiewać, bo co złego to nie ja. Jak coś, to ja tego nie zniszczyłem. Gdzie? Dobra, ja wracam do domku jakby nigdy nic i będzie wszystko git. Okej, także jest wspaniale. Właśnie zachodzi słońce, a to oznacza, że mamy kolejny dzień, w którym będziemy musieli trollować właśnie szkielety. Widzę tutaj już jednego zombiaka, on już się tutaj dobiera. O nie, weź idź stąd. Będę musiał ogólnie znowu się na szkielety najbardziej bym się dzisiaj naczaił. Okej, także wezmę sobie w ogóle taki łuk. Mam magiczny Lucky łuk i ogólnie to jest tak naprawdę dosyć ciekawa rzecz, bo teoretycznie to może służyć do fajnego trolla. Tego dzisiaj ziomeczka nie będziemy trollować. Okej, także pójdę i przygotuję bardzo ciekawy troll właśnie przy użyciu również tego łuku, właśnie który niby przynosi szczęście, ale tak naprawdę przynosi pecha. Okej, także na początku będę na przykład kazał szkieletowi zrobić pewną misję. Będzie on musiał na przykład tutaj wejść na to drzewo i krzyknąć na przykład, nie wiem, jestem hardkorem czy coś takiego. Ja ogólnie tutaj przygotuję wcześniej właśnie na niego pułapkę, okej, z płytką naciskową. Cyk. I mam nadzieję, że on w ogóle nie będzie wiedział, ale powiem mu, że ma wejść na to drzewo i krzyknąć jestem hardkorem, a wtedy dostanie właśnie ten szczęśliwy łuk. Jeśli go to wysadzi, to fajnie, to już troll wyszedł. Ale jeśli go to nie wysadzi, to podaruje mu ten łuk i będzie właśnie musiał właśnie z niego strzelać i pewnie go wypróbować. A ogólnie raz z niego wypada coś ciekawego, raz coś nieciekawego, dlatego prędzej czy później się zabije. To będzie bardzo ciekawy troll, tylko muszę tutaj znaleźć jakiegoś właśnie naiwnego szkieleta na początku i mam nadzieję, że mi się to uda. O, tu stój, widzę. Stój, o, już po tobie. O ty kurcze, szkieleciku, chodź tutaj. Chodź ty, chodź tu, chodź tutaj, nie bij mnie. Ała, stój, stój, słuchaj. Zostaw mnie w spokoju. Ty, a widziałeś kiedyś taki łuk? Zobacz, mam szczęśliwy łuk. Widziałeś coś takiego kiedyś na oczy? To jest niespotykany rarytas, stary. Tego nigdy pewnie nie widziałeś, co? Oddawaj mi go, bo nie, w ciebie strzelę. Nie, oddam zaraz ci, chyba że wykonasz pewną misję, którą ci powiem, co masz zrobić. Będziesz chciał wykonać tą misję i wygrać ten łuk? Jaką misję? No raczej, że chcę. To jest jakiś łuk zjawiskowy w ogóle. Słuchaj. Wow, a tutaj, czekaj, zombiak. Wow, to wy się nie lubicie z zombiakami? Uwielbiamy się, tylko po prostu ja sobie też lubię potrolować ludzi i do nich strzelać. Dobra, słuchaj. Będziesz miał prostą misję. Będziesz musiał wejść na drzewo i krzyknąć jestem hardkorem. Jeśli to zrobisz, dostaniesz właśnie ten bardzo ciekawy łuk. Także widzisz, tutaj masz, o, drabinkę ktoś nawet tu przygotował. Wejdź po tym drzewie, tam na górę, krzyknij jestem hardkorem i dostaniesz właśnie ten fajny łuk szczęśliwy. Także ale dawaj. To łatwe, to ja to zrobię, takie prościzna. No to dawaj, dawaj. Wejdź tam na samą górę, na sam szczyt musisz wejść. I krzyknij, co tu jest? Jestem hardkorem, krzyknij. Jestem hardkorem! Dobra, i weź tam jeszcze tutaj zejdź trochę niżej, zrobię ci zdjęcie. Pomiędzy tymi dobra, dwoma. Ja już mogę schodzić? No dobra, schodź, pomiędzy tymi dwoma zrobię ci zdjęcie, okej. Okay. Czekaj, dobra, jest git, dobra. Dobra, dawaj mi ten łuk. Co to było? Ty, w ogóle to drzewo uległo autodestrukcji, widziałeś? Co się stało? Ktoś mi jakąś pułapkę na nim wcześniej podłożył? O kurde, kto to za wścibski człowiek? Przecież zobacz, tego drzewa już nie ma. Jak ja bym tam stał na nim, to też by mnie nie było. No kurczę, ale ci się udało. Dobra, słuchaj, masz tutaj łuk, szczęśliwy łuk i weź idź go wypróbuj. Idź go do miasta, nie wiem, wypróbuj go trochę. Idź postrzelaj sobie. Mam szczęśliwy łuk. O kurde. Wow. O, ale się szybko załatwił. Strzelił TNT i wiedziałem, że coś z tego wyjdzie. To jest, kurczę, niesamowity łuk. A co najlepsze, dostałem go z powrotem. Może my sobie tutaj raz strzelimy? Kurczę, nigdy nie wiadomo. O, na przykład teraz mieczyk tutaj strzelił. Naprawdę tutaj się różne niespotykane rzeczy dzieją. O, na przykład pajęczyna, różne ciekawe... O, ja, Jezu, nie. Creeper załadowany, ja uciekam. Oła, o nie, on tu leci. Odejdź, kurczę, ode mnie. Nie, proszę, creeperze, żebym się... Nie chcę z tobą walczyć, naprawdę, zostaw mnie, daruj mi życie. O nie, to jest masakra, dobra. O, tutaj jest tajne wejście do mojego domku, także idę spać, spokojnie.
Kurczę, byłem na grzybach tutaj w lesie i muszę wracać do domu, akurat jest już noc i tutaj pewnie będzie bardzo strasznie. O, tam widzę już pierwszego szkieleta, już się tam strzelają. O Jezu, a tam w ogóle cała ekipa szkieletów. O nie, będę musiał coś wymyślić, kurczę, żeby tylko mnie nie załatwili. Okej, ja coś tutaj wykombinuję, muszę jakoś dostać się do mojego domku, mam nadzieję, że mi się uda. Oni się... Ja nie mogę, co oni się biją? Wow, kurde, w ogóle biją się. Ej, dobra, pomagam. Pomogę temu ziomkowi, żeby było, że ten. Okej. Okay. Wow, udało nam się, Jejku, dzięki spoko, bardzo. Spoko, za pomoc. Ty, w ogóle słuchaj, czaisz w ogóle co słyszałem, że tamte szkielety tych dwóch kolesi dało mi cynę w ogóle, że mówili, że cię nie lubią, że ty jesteś cieniasz i że oni z tobą nie będą gadać i cały łup wezmą dla siebie. Czaisz, bazę? O nie, ja na to nie pozwolę, no to jak tak mogą mówić? Przecież inaczej się z nimi dogadywałem. No. Ej, wy, czy wy tak mówiliście? O, ej! Biją cię, nie, biją cię! Ale szybcy! Ale szybcy! O kurde! Sami się mieli powybijać, a oni go kurde zabili już! O nie, dobra, ja teraz po cichutku muszę przejść. Okej, chciałem ich skłócić i oni się sami zaczęli bić. Także w sumie taki był mój troll ogólnie i chciałem takiego trollka zrobić, żeby właśnie ich skłócić. I nagle oni się sami zaczęli wybijać, także mogę już bezpiecznie wrócić sobie do domku. Właśnie jesteśmy świadkami pięknego zachodu słońca, a to czas oczywiście na kolejnego ciekawego trollka. Także ja tutaj już się zabieram do roboty i tutaj w sumie z przyjacielem moim dosyć obgadaliśmy plan. On do mnie tutaj przyszedł z tego domku i powiedział, żebym mu pomógł jakoś bronić się przed szkieletami. I ja tutaj postanowiłem, że stworzę dla niego właśnie system obronny, który będzie właśnie go bronił. Dlatego tutaj już mniej więcej wszystko jest przygotowane, razem z nim wszystko zaplanowaliśmy. A ja teraz zrealizuję ten plan i załatwiam wszystkich zombiaków, jakich tylko uda mi się tutaj spotkać w okolicy. Okej, także na początku muszę tutaj wylać lawę, bo plan będzie taki, żeby tutaj właśnie zwabić do środka na ten mostek szkieleta, a następnie on utopi się w lawie. Okej, także jeśli tutaj już mamy lawę, zamontuję właśnie dmuchawy, które będą właśnie spychać takiego szkieleta i ja tutaj ogólnie będę na przykład przynętą, będę go tutaj kusił, żeby tutaj przyszedł, a jak on wejdzie na ten mostek, ogólnie tutaj już system zaczyna działać i jak widać dmuchawy zaczynają działać, jeśli je podłączymy. Okej, i właśnie tutaj zaczął wiać wiatr. Zobaczymy, na ile inteligentne są szkielety i czy po prostu uda się je załatwić w ten sposób. Jak tutaj podejdę, o nie, żebym ja się nie spalił, to od razu właśnie system nie spycha. Mogę to pokazać tutaj na tym przykładzie. O nie, wpadłem do dziury. Okej, także mamy tutaj wiatrak, odpalamy go i dajmy na to, że chcę sobie przejść przez ten mostek. O! I akurat mi się udało, jak tutaj jest jeden mostek, jeden wiatrak i ogólnie jestem w stanie mniej więcej to koordynować. O, ja teraz to w ogóle nie mogę tutaj podejść. Także raz to działa lepiej, raz gorzej, ale zobaczymy, jak to właśnie zadziała na szkielecie. Mamy piękny naprawdę zachód słońca, a teraz wystarczy czekać tylko na jakiegoś naiwniaka i spróbuj... O, jest, akurat idzie jakiś cieniak. Ej, cwaniaku jeden! O, mam cię! Zaraz cię załatwię, chodź tutaj! To mnie boli, czemu do mnie strzelasz? Oż ty! Strzelam, bo mogę! Chodź tutaj! Teraz tego pożałujesz! No nie, ty wobec mnie się sprzeciwiasz? Nie boisz się mnie? Ała, do ciebie podejdę. Padłem, tutaj. Chwila! Teraz do ciebie podejdę i już będzie po tobie! Tak? Ja się w ogóle chodź ciebie tutaj. Nie boję! Chodź ani tutaj. Troszkę! Chodź tutaj! O, mam cię! No chodź tutaj, no chodź mam cię! Tutaj. O! Ratunku! I co? Ratunku, i co teraz, cwaniaczku jeden? O, pięknie, pięknie! No ja cię, jeszcze itemki nawet się go nie spaliły, także o nie. Wow, jak to ciężko naprawdę jest przejść. Da radę to zrobić, ale naprawdę to bardzo mocno wieje. O, prawie mnie zepchnęło. Okej, także tak wygląda system, który stworzyłem i będzie teraz chronił mojego przyjaciela. Mam nadzieję, że właśnie, o Jezu, jak tutaj to mocno spycha. Ja mogę się nawet tak rozpędzić i polecieć sobie w siną dal. Dlatego kolejny troll pięknie wyszedł. Możemy iść słodko spać, a mój przyjaciel będzie już bezpiecznie również spał. Jak miło spędzać sobie tutaj czas w pobliskim pubie. Mam tutaj pyszne ciasteczka, które sobie mogę popić mlekiem. Tylko najbardziej martwi mnie to, że zaraz będzie już ciemno i kurczę, znowu będę musiał się właśnie sprzeczać z tymi głupimi zombiakami i szkieletami. Widzę, że słońce już jest coraz niżej. Nie wiem, może wymyślę coś, kurczę, na szybko. Mam tutaj jakąś skrzynkę i TNT, może wymyślę tutaj szybko jakiegoś trolla. Okej, także w sumie mam pewien pomysł. Tak na szybko podstawię tutaj TNT
i później jakoś troluje właśnie tego jakiegoś moba, żeby to w jakiś sposób odpalił. Coś się wymyśli, okej, także w ten sposób to zrobię, na razie to tutaj zalepi jakby nigdy nic, a jak ktoś przyjdzie, to się będę martwił, okej. Także już mam wszystko w sumie na razie przygotowane, także jest naprawdę, naprawdę fajnie. Mam chwilę czasu, żeby jeszcze sobie posiedzieć i w spokoju pojeść moje pyszne ciasteczka. Mam tutaj jeszcze innych villagerów, przyjacieli. A co tu się dzieje? O nie, co tu się dzieje? Przyszedł, o, ty, chodź tutaj, gdzie uciekasz? O nie, gdzie uciekasz? Dawaj kasę. Powiedziałem, dawaj kasę, bo cię zastrzelę, Kurczę, kto mnie, o nie, to mnie tu nie chcesz dawać? Nie chcesz dawać kasy? To ty dawaj kasę, cwaniaku. Ja nie mam pieniędzy, ja nic nie mam. O, nawet ciasteczka masz, no dobra, to ja sobie wezmę. Zostaw, ej, przestań, to moje ciasteczka pyszne. Oddawaj pieniądze, bo ci nawet, za cię załatwię. Dobra, zaraz. Dobra, już ci wszystko oddaję, poczekaj chwilkę, już ci oddaję wszystko, czekaj. Okej, już tutaj ci daję, wszystko do skrzynki mogę włożyć, okej? Tak? Wszystko masz włożyć do skrzynki, nie możesz. Dobra. Wszystko, bo strzelać dobra, będę, dobra, dawaj. już wkładam. Patrz, ile złota zaraz będziesz miał, zaraz to weźmiesz wszystko, poczekaj chwilę. Dobra, wszystko oddaję, co mam, nawet TNT ci oddam. Dobra, okej. Dobra, możesz wziąć sobie to wszystko, tylko proszę, nie rób mi krzywdy. Tak, nie, będę mógł? Nie rób mi krzywdy tylko, okej? Uciekaj stąd, jak najszybciej. Okej, dobra. Ile złota. Tylko weź mnie, nie krzywdź. Pięknie, pięknie. Okej, sprawdzimy, co się tutaj dzieje. O jaci, jaka wielka dziura, co to był za wybuch? Jaki piękny trolek, teraz będzie co trzeba zalepić, ale na szczęście wszyscy tutaj przeżyli i są bezpieczni, tylko nie ten szkielet, także pięknie mi się udało to wszystko wykombinować, a na ten odcinek to by było na tyle, myślę, że trolki wam się spodobały, wow, jeszcze przeskoczyłem tutaj przez lawę na F5, dziękujemy za oglądanie, ze mną oczywiście nagrywał Laki, a dziękujemy, zapraszam dziękujemy. Oczywiście do lajkowania i do kolejnych odcinków, a pale się ratunku, wow.